Dzień dobry, cześć, witam. W dzisiejszej krótkiej prezentacji chciałbym Wam przedstawić najistotniejsze informacje związane z najnowszą wersją gry. Także, aby nie przedłużać, zapraszam do materiału. Wraz z najnowszą aktualizacją, każdy gracz posiada możliwość sprawdzenia z perspektywy gry profilu innego napotkanego gracza, bez szukania jego głównej postaci na forum. Aby sprawdzić profil stojącej nieopodal nas osoby, wystarczy wybrać z menu kontekstowego gracza polecenie Pokaż profil, a następnie zatwierdzić je poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Na pewno wiele osób ucieszy się z tego typu udogodnienia, a osoba, której zdarzyło się chociaż raz nie znaleźć profilu mniejszych poziomem postaci, niech pierwsza rzuci kamieniem. Kolejnym udogodnieniem jest wprowadzenie nowych emocji występujących nad głowami NPC. W dużym skrócie, NPC, z którymi będziemy mogli wejść w interakcję, czy to rozpoczęcia zadania, handlu, przywrócenia punktów życia, otworzenia depozytu lub wielu innych, widnieć będzie dymek z ikoną informującą o jednej z dostępnych udanej postaci akcji. Warto tu wspomnieć również o tym, że w przypadku występowania więcej niż jednej funkcji danego NPC, wyświetlana będzie najważniejsza, lecz po najechaniu na niego myszką, w tipie wyświetlone zostaną ikony wszystkich dostępnych u niego akcji. Następną zmianą, która została udostępniona wraz z aktualizacją, jest wyświetlanie wszystkich szczegółowych informacji umiejętności podczas walki z potworami oraz innymi graczami. Jeżeli rozpoczniemy walkę w przypadku przypisania umiejętności na dolnej belce, to po najechaniu na jedno z nich myszką zostanie ukazana treść oraz zastosowanie danej umiejętności w walce. Jest to o tyle wygodne, że mamy bezpośredni wgląd w zastosowanie naszych umiejętności w trakcie walki, bez konieczności otwierania okna umiejętności i zapamiętywania ikon odpowiedzialnych za dane akcje. Ostatnią istotną informacją, jaką chciałbym poruszyć w dzisiejszym materiale, jest rozdzielenie od broni pomocniczych wszystkich przedmiotów należących do profesji magicznej. Wraz z najnowszą aktualizacją gry dostępny jest nowy typ przedmiotu – orby magiczne, które mają również przypisaną swoją ikonę odpowiedzialną za typ przedmiotu oraz mogą być wystawiane w osobnej zakładce u aukcjonera, czy też odpowiednio filtrowane w depozycie. W tej krótkiej informacji, którą przygotowałem dla Was, to wszystko. Więcej znajdziecie oczywiście, zaglądając do bloku technicznego. Nie zapomnijcie podzielić się z nami informacją w komentarzu, jak oceniacie najnowszą aktualizację gry. A ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć!